chcę, żeby mój pogrzeb odbył się bez księdza. No tak. No, znaczy, tak. Na pewno nie, nie, nie będzie jako, jako ateisty, nie, nie będzie to pogrzeb liturgiczny, ale chciałbym, żeby byli przedstawiciele różnych wyznań. W mikrofonie Robert Fonteroldan, a dzisiaj naszym gościem najpopularniejszy białogardzianin, prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie prezydencie, Dawid Podsiadło ma taką znaną piosenkę, mało miasteczkowy. Chciałem pana zapytać, czy miał pan kiedyś kompleks chłopaka z małego miasta? Kompleks może nie, ale to poczucie, że, że, że jest się z małego miasta, oczywiście tak, z tym, że... Ja byłem w sumie takim patriotą białogardzkim, bo miasto wtedy to było jedno z nielicznych miast, które było całkowicie uratowane przed zburzeniem w czasie wojny. Bo Kołobrze, który leży 30 km od Białogardu, był twierdzą Kolberg, Festun Kolberg i był zniszczony do szczęścia. Białogard nie, mimo że tam stacjonowało dużo wojska, no ale oni poszli walczyć i miasto w takim całkiem ładnym stylu zostało Ostało się. Miasto bardzo zielone. A wraca pan Dobra czasami szkoła. w rodzinne strony? Wracam, wracam. Ale wracając do tego kompleksu, ja powiem, że to, że tego kompleksu nie miałem, to i moja siostra również, to w dużej mierze zasługa rodziców, którzy. No, jeździli z nami, jeździli z nami do Warszawy, do teatru, jeździliśmy, odwiedzaliśmy różne miasta w Polsce, jeździliśmy wtedy, jak się dało, czyli do tej socjalistycznej zagranicy, ale, ale właściwie już jako dzieciak miałem zaliczone i czego Słowację, i NRD, i Bułgarię i Rumunię, Więc to trochę z kompleksów leczyło. Czyli wraca pan, tak? W rodzinne strony czasami. Ma pan tam jeszcze rodzinę? Nie, nie mam rodziny, nie mam tam już nikogo. No, mam trochę znajomych. Kolekcja odznaczeń prezydenckich, które przez 10 lat otrzymywałem z różnych stron świata jest w Muzeum w Białogardzie. jest taka stała wystawa. Ja z tego co słyszałem, nawet odwiedza, odwiedzana bardzo chętnie przez turystów. Więc taki, takie związki cały czas y, mam, choć y, przyznam ze wstydem, że ostatni raz w Białgardzie byłem no, s, chyba przed COVID-em. Panie prezydencie, wspomniał pan o swoich rodzicach. Jaki był dom Aleksandra Kwaśniewskiego? Bez troski czy wymagający? Pan, w tamtych czasach bez trosk się nie dało, no bo tych trosk było całe mnóstwo. Ale to był taki kochający się dom, ciepły. Znaczy, gdzie... Miało się poczucie bezpieczeństwa. To był dom zamożny, jak na polskie warunki. Ojciec był lekarzem. Mieliśmy samochód, można było gdzieś jechać, można było. Więc, więc takich trosk codziennych, ekonomicznych nie przeżywaliśmy. Natomiast no, różnego rodzaju kłopoty. Kłopoty bywały, ale, ale ja wspominam ten dom jako właśnie przede wszystkim ciepły, bardzo życzliwy, bezpieczny. I ja myślę, że gdybym miał coś dedykować rodzicom na całym świecie, to właśnie te trzy rzeczy, żeby tworzyli dom dla swoich dzieci, przede wszystkim bezpieczny, ciepły i życzliwy. Życzliwy to rozumiem taki, w którym jeżeli dzieciak ma problem, nie boi się z nim zwrócić do rodziców. znaczy Nie, 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 jest, nie jest jakaś taka bariera nie do pokonania, że mówię o, o swoich kłopotach, o. O, o pierwszej dziewczynie, czy o nie, chłopaku, który mnie porzucił, gdy, gdy, gdy to dotyczy dziewczyny, czy odwrotnie. No więc nie, u nas taka możliwość, no wszystkim z mamą, no o tych sprawach intymnych bardziej się rozmawiało z mamą, z tatą bardziej o sporcie i polityce, ale, ale w tym domu się wszystkim rozmawiało. co znaczy, to też jest bardzo ważne, bo w obecnych czasach, gdzie wszyscy siedzimy z głową w, w, w smartfonach, to często po prostu ten dom jest cichy, tam nie ma żadnej rozmowy. Mhm. Każdy z nas ma takie flashbacki z różnych okresów życia. Jakieś sceny, czasami dziwne, które zapamiętujemy. Jaką scenę zapamiętał pan z dzieciństwa? Nie wiem, może zabawa przy domu, w jakimś okolicznym lesie. No, tak, pan, taki dramatyczny flashback, to jest, u nas nie było w domu przemocy, znaczy nie było tak, że choć to, jak mówię, mówimy o, o czasach, kiedy na przykład klaps, czy, czy takie, że tak powiem, no... Poli Poważniejsza egzekucja na nich, rzecznym dzieciaku, była uznawana za coś normalnego. To, to teraz to się tak zmieniło, że, że nie wolno. A więc ja raz otrzymałem taki y, poważną y, lanie od mamy, ale powód był istotny, ponieważ y, nie wiem, ile mogłem mieć lat 5-6. Pewno nie więcej. To było wysokie po niemieckie mieszkanie, więc kontakty były wysoko. Więc ja wziąłem krzesło drewniane, wspiąłem się na to krzesło i włączyłem grzałkę, która taka była duża grzałka, którą się w tamtych czasach wodę grzało. No i ta, ten sznur okręci się koło tego nogi krzesła, i w pewnym momencie ja stoję na krześle. Krzesło płonie, smród jest w całym domu, mama przybiega, zabiera mnie z tego krzesła, zaczyna wyrywa grzałkę z kontaktu. Wyrywa sznur, sznur z grzałki, gasi to krzesło, no i tym sznurem otrzymałem, że tak powiem, potężne lanie, które pamiętam, pamiętam jak pan widzi, do, 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 do dzisiaj. No, to był taki moment dramatyczny, ale rozumiem tą, tą reakcję mamy, no bo to oczywiście wyglądało dosyć, e, do, dosyć niebezpiecznie. Ojciec też się wkurzył, jak wrócił? Nie, nie. Ojciec, ojciec miał inną metodę. Tata był taki, że... E, on raczej takim bardzo jakimś surowym komentarzem potrafił no, powodować drżenie serca, czy, czy zawstydzać mnie, czy siostrę, więc on raczej, jeżeli nas karcił, to werbalnie, mama to było zresztą raz później nic się takiego nie zdarzyło. Jak pan pyta o te flashbacki, to, to, to pamiętam. Ale pamiętam na przykład nasze wyjazdy. Mieliśmy takiego Moskwicza, którym jeździło się do lasu, żeby zrobić taki piknik, bo wtedy to ta infrastruktura wyglądała zupełnie inaczej. Braliśmy kosze z jedzeniem, piłkę do grania. Ustawiało się między drzewami, były jakieś bramki. Często robiliśmy to w, w, w parę. Osób więcej niż tylko nasza nieduża rodzina. E, tak, 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 takie momenty z, z taką tkliwością przypominam sobie. A kim chciał zostać mały Olek biegający po Białogardzie? To różnie było. No, na początku, ponieważ mieszkaliśmy byliśmy w domu lekarskim, no to była medycyna. Mieliśmy tam dostęp do, do strzykawek, zaszczyków, skalpeli i tak dalej. I miałem takiego misia, który miał truciny w środku, no i z siostrą na przemian faszerowaliśmy go zaszczykami z wody, tak, żeby biedny wziął i zgnił, no bo, bo, bo nie dało się tego, tego yy, przeżyć. Kiedyś nawet zakradliśmy się do gabinetu taty, bo on też prowadził prywatną praktykę. I pod stołem chcieliśmy obserwować, jak on tam leczy, no ale zostaliśmy zauważeni, właśnie wygonieni i potraktowani jakąś taką bardzo przykrą uwagą, że tak nie wolno, nie wolno robić. Później myślałem o, Znaczy myślałem, no, na przykład wydawałem taką domową rodzinną gazetę, więc można powiedzieć, że byłem i redaktorem, i, i, i dziennikarzem jednocześnie. Pisałem na jakiejś starej po niemieckiej maszynie, na której tata wypisywał zaświadczenia lekarskie. To była taka w sumie czterostronicowa, bo to była kartka A4, zgięta, znaczy na, na pół, no ale na każdej stronie był, był, były teksty. Później mój wuj przekonywał mnie bardzo, który był architektem, że jeszcze 100 lat, w tym roku skończył w Białymstoku, przekonywał mnie do architektury, więc trochę się tym zainteresowałem, a na końcu poszedłem na studia ekonomiczne, bo tam był kierunek handel zagraniczny, a handel zagraniczny dla nas wszystkich to brzmiało bardzo tak um, interesująco, znaczy świat stoi otworem, będziemy jeździć, zwiedzać różne, różne kraje itd. i tak no, dalej, na szczęście dla siebie i, i dla handlu zagranicznego Polski nie pracowałem ani hmm. jednego dnia w tym zawodzie, bo ja się nie umiem targować. Ja, po mnie, ja na przykład źle się czuję na targowisku gdzieś w krajach arabskich, gdzie to targowanie jest elementem kultury, gdzie trzeba to robić, a ja się czuję skrępowany. Jak ktoś mówi, że, że coś kosztuje pięć, no to pięć. Najwyżej uważam, że za drogo to nie kupuję, ale, ale ja, ja, ja bym nie potrafił być dobrym takim człowiekiem transakcji. Tak jak, jak na przykład Donald Trump, który w ogóle całe myślenie o polityce swojej opiera na takim myśleniu właśnie transakcyjnym. Więc tak to się, tak to się plotło. Uprawiałem lekką atletykę, no, ale nikt wtedy nie myślał o tym, że lekką atletykę można uprawiać profesjonalnie, więc to było raczej hobby, przygoda. Był pan kochliwym nastolatkiem? Kiedy pan przeżył pierwszą miłość? Nie, raczej już na studiach, na studiach. W szkole średniej nie, choć, choć były bardzo fajne koleżanki, ale, ale nie. Tam nie miałem jeszcze jakichś takich uniesień. Natomiast na studiach, kiedy już byłem poza domem, miałem to poczucie wolności, no to rzeczywiście to zainteresowanie zaczęło naturalnie, Miałem 18 lat, więc już pora, żeby się tym bardziej zainteresować. Ale, ale nie, nie, nie uważam siebie za jakąś osobę. Wcześniej nie, nie było żadnej zranionych uczuć nastolatka. Do szkoły średniej nie, a później to no, rozstawałem się z, z kilkoma dziewczynami, i to nie było łatwe rozstanie, ale raczej one wynikały z, bardziej z mojej inicjatywy, czy, 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 czy może takiego mniejszego zainteresowania. A pierwsza dziewczyna, którą spotkałem też na studiach, czy już było bliżej końca studiów, i powiedziałem, że będzie moją żoną, jest moją żoną, i to od 40 kilku lat, więc jestem w sprawach uczuciowych dosyć stabilny. Pana żona w jednym z wywiadów powiedziała: Pamiętam, że gdy mąż wszedł w politykę, zaczęłam nagle odpowiadać znajomym: Nie, nie przyjdziemy, olka nie będzie. Uważałam, że muszę dzielić, nim, e, dzielić się nim w imię, jak bardzo górnolotnie by to zabrzmiało dobra kraju. Tak naprawdę byłam matką samotnie wychowującą dziecko. Panie prezydencie, polityka więcej panu dała czy zabrała? Nie no, bardzo dużo dała, no ale też to, to się nie odbywa bez kosztów. Ja mam to poczucie, że ten okres, kiedy Ola rosła, była w jednej szkole podstawowej, później nawet średniej, bo Ola jest takim szczególnym przypadkiem, gdzie jak zostałem prezydentem, miała 14 lat kiedy skończyłem, ja 24, czyli my mówimy w gruncie rzeczy o trzech osobach, o, o, o dziewczynce, o nastolatce i o kobiecie. I ona to wszystko z... z z, z, w dobrym stylu, tak powiem, przeszła, zniosła, ale to jest ogromna zasługa mojej żony, która, która no, wypełniała ten czas, który powinna dawać dziecku matka, ale też to, co, co powinien dawać ojciec, więc ja mam tą świadomość, że, że to momentami, na szczęście nie zawsze i nie przez cały czas, to była trochę samotnie wychowująca dziecko mama. E, kiedy byłem, starałem się. Czy, żeby, żeby być, żeby te pobyty były intensywne, no, żebyśmy dużo rzeczy robili razem, a po latach staram się też jakby to trochę nadrobić, no, szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy wyjeżdżamy na dłużej, na narty. Jesteśmy razem: jest Ola, jest Kuba, jej mąż. No i, i takie prowadzimy bardzo fajne życie rodzinne, aktywne, bo narciarskie, a poza tym wspólne kolacje przygotowywane przez nas, rozmowy, gra w karty, oglądanie filmów, dyskusje, także o polityce. Więc mam takie poczucie, że trochę nadrabiam ten czas, którego nie miałem, kiedy, kiedy moje dziecko czy nasze dziecko rosło i, i dojrzewało. Ale wie pan, polityki bez takich strat nie da się uprawiać. Znaczy, chyba, że zaczyna się to robić później, ale. Mm, ale to zawsze jest jakimś kosztem. Na pewno kosztem rodziny, na pewno kosztem żony, na pewno kosztem dzieci. Także tego tradycyjnego grona przyjaciół, bo, bo, bo jest na to dużo mniej czasu. No ale za to zyskuje się inne znajomości. Jeżeli komuś ta polityka dobrze wychodzi, no to jest wielka satysfakcja, że coś się udało zrobić, że. że Poprawiamy miasto, region, Polskę, świat. Pan, to, to, to jest to satysfakcja. Panie prezydencie, teraz pięć krótkich pytań i proszę o odpowiedź tak lub nie. No to I krótkie. Jest bardzo trudne, bo pytania są takie, że można pół godziny na nie odpowiadać. Krótkie pan, uzasadnienie co, tak no. tych pytań. Hmm. Pan Tęs... uzasadnia, czy ja? Pan. Aha. <laughs> Tęsknię za czasami, gdy nie było internetu. Świat z międzyludzkiego punktu zmienił się na gorsze. Y... To są dwa pytania. Na drugie odpowiadam tak. Świat się zmienił na gorszy. Ja uważam, że paradoks internetu i tych wszystkich nowych możliwości polega na tym, że jesteśmy najbardziej połączeni ze sobą w historii, a jednocześnie najbardziej zatomizowani. Że żyjemy właściwie osobno i tym głównym naszym partnerem to jest ten tablet i internet. Natomiast y, pierwsza część pytania brzmiała: Tęsknię za czasami, gdy nie było internetu? Nie, nie, nie nie tęsknię, bo raz, że to jest zawracanie kimś wysły. To, to postępu technicznego się zahamować nie da, a poza tym ten internet rzeczywiście daje ogromne możliwości. No, mnóstwo, mnóstwo dostępu do informacji, do takiej wiedzy rzetelnej. Nie, nie, także nie tęsknię do, tak samo jak nie tęsknię do czasów, kiedy nie było samochodów czy, 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 czy samolotów, nie, ale uważam, że efekt społeczny tej, tej, tego wszystkiego jest jednak niekorzystny, znaczy atomizujemy się. Lecimy dalej. Kolejne zdanie. Chcę, żeby mój pogrzeb odbył się bez księdza. No tak. No, znaczy, tak. Na pewno nie, nie, nie będzie jako, jako ateisty, nie, nie będzie to pogrzeb liturgiczny, ale chciałbym, żeby byli przedstawiciele różnych wyznań, żeby tak jak w czasie wielu wydarzeń prezydenckich to było, żeby, żeby ta wspólna modlitwa była wygłoszona, bo, bo na pogrzebie będą ludzie z różnych, że tak powiem, konfesji. W związku z tym że taki element wspólnej modlitwy uważam byłby bardzo, bardzo na, na, na miejscu. Wódka grzeje, wódka chłodzi, wódka nigdy nie zaszkodzi. Nie, No, to tak nie jest. Znaczy wódka grzeje czasami, ale wódka też może zaszkodzić. Ale ja generalnie jestem zwolennikiem raczej dobrych win, aniżeli, aniżeli czystej, czystej wódki. Czyli nie, tutaj nie. Andrzej Duda to najgorszy prezydent Polski po 1989 roku? Nie ma, no on jeszcze ma rok przed sobą, tak, dajmy mu szansę. On ma, do sierpnia przyszłego roku prezydent Duda. Jest prezydentem, ja mu daję jeszcze szansę, żeby się poprawił. Lewica z Czarzastym na czele nie ma przyszłości. Ja wiem, tak źle nie jest, ale teraz już jest trudna. Czarzasty wie pan, ja wiem, że, że w takich sytuacjach, kiedy, kiedy partia ma słabsze wyniki, no to oczywiście oczy zwracają się na lidera, w przypadku lewicy liderów, bo to jest czarzasty Biedroń. No ale tych przyczyn kłopotów jest dużo, dużo więcej. I czasem trzeba oddać, że on. Pomógł Lewicy wrócić do parlamentu, a to jest wydarzenie naprawdę historyczne, bo jak pan się domyśla, gdyby Czarzasty wtedy nie pomógł w zbudowaniu tej koalicji lewicowej, oni nie weszli do parlamentu, to dzisiaj w ogóle byśmy o Lewicy nie rozmawiali, by ich nie było. Gdyby oni nie, jeden, nie jedną kadencję, a dwie kadencje byli poza parlamentem, lewicy by nie było. Myślę, że ta umiejętność dzisiaj jego sklejania, tak samo jak dogadywania się z innymi partnerami w koalicji demokratycznej, no ona ma znaczenie. Natomiast jakieś odświeżenie kierownictwa lewicy i pokoleniowe, i też dopuszczenie większej, kobiet do, do większej roli jest koniecznością. Ostatnie pytanie z tej serii. Poznałem Putina, to jest świr gotowy na wszystko. Nie, Putin ewolu ewoluował. To, to, to nie jest tak. Kiedy go poznałem w roku 2000. No to był przede wszystkim człowiek wtedy jeszcze słuchający. W wielu kwestiach wydawało się, że otwarty, no ale nie ulegało wątpliwości, że uformowany, wykształcony przez KGB, przez służby specjalne. Więc to był tamten Putin. Ja dzisiaj twierdzę, że Putin, z którym mamy do czynienia, to jest Putin może 5-0. No jakiś piąty, piąty wariant, który jest dużo bardziej niebezpieczny i obawiam się, że oterwano od rzeczywistości, że, że, że żyjący obsesjami, a ta Ukraina i zdobycie całej Ukrainy, pod podporządkowanie Ukrainy, Rosji to jest jedna z takich dominujących jego obsesji, więc nie używam słowa świr, bo nie jest eleganckie, ale... Obsesjonat? Tak, tak mógłbym powiedzieć. Tylko, że to jest ten dzisiejszy Putin. To nie był Putin w roku 2000. Przynajmniej, przynajmniej nie dawał takich oznak. Panie prezydencie, w nawiązaniu do Rosji, obawia się pan, że któregoś dnia mogą bomby spaść na Warszawę? Ja nie sądzę, żeby Putin był gotów i chciał rozpoczynać wojnę z NATO, bo to te bomby na Warszawę taką byłoby no, oznaczałyby taką decyzję Putina. Myślę, że on będzie kontynuował działania, żeby zdobyć całą Ukrainę, że pójdzie dalej w stronę dawnych. Republik Radzieckich, czyli Mołdawia, czyli Kaukaz, czyli Azja Środkowa, Kazachstan, Uzbekistan, i tu bym widział największe zagrożenie. Nie, nie wydaje mi się, że dysponuje też i siłą, żeby atakować NATO, bo ta wojna na, z Ukrainą pokazuje, że, że możliwości rosyjskiego wojska nie są aż tak niezmierzone, jak się to mówiło. Natomiast pamiętajmy, że no, wojna to jest wojna, i, i raz, że ona ma swoją dynamikę, różne rzeczy mogą się dziać, a poza tym no, możemy być w którymś momencie ofiarami jakichś niekontrolowanych ataków, jakiegoś błędu po prostu, i, i w tym sensie dobrze, że w Polsce mówi się głośno o tym. Poziomie bezpieczeństwa. Sądzę, że do świadomości Polaków trzeba doprowadzić, że musimy więcej wiedzieć, jak zachowywać się w takich sytuacjach krytycznych, jak na przykład jakaś zabłąkana bomba gdzieś spadnie. Musimy przypomnieć sobie albo wręcz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Musimy nauczyć się i wiedzieć, gdzie kogo informować i także być przygotowanym na coś, co może się okazać bardziej groźne czy bardziej prawdopodobne, aniżeli bomba. Na Warszawę, czyli na przykład zakłóceń w, w, w działaniu systemów, na przykład systemu właśnie telekomunikacyjnego, internetu czy dostaw energii i tak dalej. Tu trzeba być przygotowanym na tego typu przypadki. I Ukraina jest dobrą szkołą, dlatego że a w Kijowie bywam dosyć regularnie. I mimo wojny, która przecież toczy się tam dużo bliżej niż, niż, niż my jesteśmy, miasto działa. Miasto działa, działa komunikacja, działa metro, działają hotele, restauracje, sklepy. E, oczywiście jest duża dyscyplina. Jak są alarmy, to trzeba zejść do piwnic do schronów. E, jak jest przerwanie dostaw prądu, to trzeba dać sobie z tym radę, czyli przez dzień czy dwa, nie, wiedzieć, no, co robić, mieć zapasy i tak dalej, i tak dalej. Więc y, myślę, że. Tego typu informacje trzeba bardziej szeroko doprowadzić do świadomości Polaków. W 60. rocznicę zbrodni katyńskiej powiedział pan w Moskwie. Chcę zaapelować do wszystkich Polaków i Rosjan i do wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy tak postępowali i tak kształtowali nasze stosunki i wychowywali nowe pokolenie, aby nigdy nie doszła do głosu ideologia pogardy do człowieka. Wierzy pan, że jeszcze te stosunki między. Polską a Rosją będą dobre? No wie pan, zacząłbym od, od tego cytatu. No, chciałbym, żeby w Rosji wreszcie. Yy, o zrezygnowano z tej filozofii, czy ideologii właśnie pogardy dla człowieka, dla życia ludzkiego, nie, dla innych, żeby Rosjanie poskromili swoje imperialne ambicje i żeby stali się bardziej przewidywalnym i takim empatycznym partnerem dla innych. No ale na razie oznak, że to się może zdarzyć jest niewiele. Znaczy, ja, ja nie wrzucam wszystkich Rosjan do jednego worka i ja nie twierdzę, że wszyscy są wojennymi zbrodniarzami i tylko marzą o żeby, żeby wykrwiawiać inne narody, no ale niestety to poparcie, które Putin otrzymuje, nawet jeżeli ono jest. Niższe niż to, co widzieliśmy w ostatnich wyborach, no, pokazuje, że, że ta ideologia właśnie pogardy dla życia ludzkiego, dla praw człowieka, że ona jest no, mocno gdzieś tam zakodowana w świadomości tego, tego narodu i z tym, jest, z tym jest kłopot. Więc w wyobrażalnej perspektywie ja nie widzę żadnych możliwości, żeby, żeby to się tak radykalnie zmieniło. Natomiast będzie jakiś moment, kiedy ta wojna się skończy, być może dojdzie do zmian na Kremlu, być może będziemy. Ostrożnie i wierzę, że bez naiwności no, jakieś kontakty z Rosją otwierać. Po tym, co się wydarzyło w ostatnich latach, w stosunku nawet do tej jakby odmienionej po Putinie, czy nazwijmy postputinowskiej Rosji, no, trzeba mieć ograniczone zaufanie. Tutaj takiego carte blanche na, na, na zaufanie dać nie sposób. A przechodząc na nasze podwórko, wierzy Pan, że się uda zakopać podziały polskie? To też jest bardzo trudne, bo wie pan, takie polaryzowanie społeczeństwa, jak widać, może się odbyć w ciągu kilku, kilkunastu lat, i ten proces idzie szybko. Natomiast wszystkie procesy pojednania, wszystkie procesy właśnie zakopywania, jak pan to powiedział, to jest bardzo długi czas, który wymaga niezwykłej cierpliwości, wrażliwości, dialogu, otworzenia się na siebie nawzajem, zmiany języka. No to, to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Ja bym bardzo chciał, żeby w Polsce to poszło w tą stronę. No ale na razie ta polaryzacja trwa, nawet można powiedzieć, że ona się pogłębia, że yy, zmiana rządu w Polsce. Z czego się cieszę, czyli dojście do władzy koalicji demokratycznej, no jednak jakiegoś takiego nowego rozdziału, gdy chodzi o polsko-polskie pojednanie nie otworzyło. Być może musi być to rozłożone na czas już po zamknięciu tych rozliczeń, z którymi mamy miejsce. Może nam takie uporządkowanie terenu pod tytułem no mówimy, czy wyraźnie wskazujemy na tych, którzy byli winni nadużyć korupcji, właśnie tego jątrzenia używania języka nienawiści. Że, że po tym, jak, jak to się stanie, no, będzie czas na to, żeby zacząć budować mosty, żeby, żeby ten dialog mógł mieć miejsce. Ale powiem panu szczerze, tak długo jak jak liderami tych obozów jest z jednej strony Jarosław Kaczyński, z drugiej strony Donald Tusk i cała ta hipoteka ich relacji z ostatnich wielu lat jest pełna y, złych słów, y, nieprzyjaznych opinii, wręcz y, no, opinie do zaakceptowania choćby te oskarżenia Kaczyńskiego o, agentura, o agenturze Tuska. No nie wiem, czy to się może dokonać. Być może potrzebna jest też zmiana pokoleniowa tutaj. Być może to pokolenie... Minus jeden czy minus dwa w stosunku do Kaczyńskiego i Tuska będzie taki proces porozumienia polsko-polskiego mogło skutecznie rozpocząć. Na razie przesłanek nie widzę. Powiedział Pan kiedyś, że mocno do podziału się przyczynił pogrzeb Kaczyńskich na Wawelu. Podtrzymuje Pan Tak, to tak, mówi, tak, tak, no bo to był taki pierwszy moment, gdzie yy, jakiego, no właśnie polaryzacji, gdzie nie, wprowadzono yy, czy Podjęto decyzję, która musiała Polaków podzielić. A stało się to w momencie takim, gdzie wydawało się, że ta jedność polska może być na tej tragedii, katastrofie jednak wzmocniona. Gdzie jednak ta żałoba, w, przynajmniej w pierwszych dniach, była bardzo autentyczna. Gdzie ludzie zobaczyli, że w tym samolocie są osoby z różnych partii, o różnych poglądach, a zginęli razem. W związku z tym opłakujemy ich razem. Więc takich elementów zjednoczenia, wspólnoty było dużo, a decyzja o pochowaniu na Wawelu była taką właśnie no, dzielącą, dlatego że ja rozumiem dla rodziny Jarosława, dla rodziny Lecha Kaczyńskiego, dla Jarosława i innych, dla jego otoczenia z PiSu, no, to było takie uhonorowanie ich przyjaciela, brata, no, lidera. Natomiast z punktu widzenia, no, chyba wtedy jednak większości Polaków, no, to, była, to to nie było właściwe miejsce dla prezydenta związanego z Warszawą całe życie. Urodzony w Warszawie, uczył się w Warszawie, studiował w Warszawie, był prezydentem miasta Warszawy. No, co jeszcze można więcej zrobić, żeby zasłużyć sobie na pogrzeb w Warszawie? A dwa, że ocena prezydentury była bardzo krytyczna. Ja mam... Przekonanie, że gdyby nie było katastrofy, bylibyśmy szczęśliwsi, bo nasi przyjaciele by żyli. No ale wyborów o reelekcję Lech Kaczyński by nie wygrał by przegrał te, te, te wybory, które go czekały. Więc na przykład dzisiaj takie tezy stawiane, że Rosjanie mieli wielki interes, żeby zabić Lecha Kaczyńskiego, wydaje mi się wątpliwe, dlatego że oni mogli spokojnie parę miesięcy poczekać i, i mieliby innego prezydenta. Więc Pomniki Kaczyńskiego i Smoleński powinny zniknąć z Placu Piłsudskiego? Wie pan, ja, ja jestem w ogóle taki daleki od myślenia. Ja powiem, ja że byłbym bardziej powściągliwy w stawianiu pomników. Bo właśnie po to, żeby później nie mieć wątpliwości, czy nie należy je, je burzyć. Natomiast ja pomniki traktuję jako trochę yy, znak yy, epoki, jako, jako pokazanie no, nastroju momentu historycznego, w którym, w, którym, w którym byliśmy. Dlatego nigdy nie byłem zwolennikiem na przykład burzenia pałacu kultury i nauki, czyli daru Jezu, Józefa Stalina dla Polski, nie tylko ze względu na, na użyteczność tego gmachu mieści się tam dużo instytucji i sal różnego typu, ale dlatego że to też jest znak epoki. No, dla mnie te pomniki Lecha Kaczyńskiego pokazują ten czas pisowski, który który przeżyliśmy to 8 lat nie sądzę, żeby w najbliższym okresie było wiele nowych pomników Lecha Kaczyńskiego, ale jak mówię, jestem. Oczywiście wolałbym, żeby te pomniki były ładniejsze. Wolałbym, żeby były w dobrych miejscach lokowane. Ja nie jestem w sensie. Jakim estetycznym, wielkim zwolennikiem tych schodów czarnych na placu Piłsudskiego. Może referendum trzeba zrobić w tej sprawie. Nie, ale już skoro to powstało, skoro z tym związana jest jakaś historia, legenda, nie, 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 nie burzyłbym tego ani nie przenosił gdzie Panie prezydencie, na prawie sam już koniec, eee, chciałem pana zapytać, co panu daje najwięcej szczęścia na emeryturze? Trudno mówić o emeryturze. Znaczy, z formalnego punktu widzenia, oczywiście, tak, ale ja jestem cały czas aktywny. Mam dużo zaproszeń. Jestem w kilku radach. Jedną kieruję, to jest Rada Jalta European Strategy, czyli takiej organizacji która organizuje coroczne duże konferencje i w ogóle działa na rzecz właśnie włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, do struktur zachodnich. Zajmuję się tym już od końca prezydentury, więc za chwilę będzie prawie 20 lat. Więc jestem aktywny, spotykam się z ludźmi, mogę przedstawiać swoje poglądy. W wielu krajach jest ciągle zainteresowanie tym, jak myślę, co mówię. Więc to, to sprawia satysfakcję. To, co jest problemem każdego byłego polityka, to jest to, że no, ma bardzo ograniczoną sprawczość. No bo jak się jest prezydentem, można podejmować decyzje, no, można niektóre złe zatrzymać, weto prezydenckie, można y, inspirować jakieś inne, można wiele zrobić na arenie międzynarodowej. Mnie się udało rozwiązać ten kryzys ukraiński w czasie pomarańczowej rewolucji. No, to, to jest wielka sprawczość, to, to daje ogromną satysfakcję. W tej chwili jako jako już tylko doradcy, czy, czy tacy komentatorzy, takich możliwości nie mamy, ale to, co robię, jest, jest ciekawe i ja się nie, ani nie frustruję, ani nie nudzę. Nie, póki, póki będę mógł i póki będą te zaproszenia, będę z nich korzystał. Kiedyś powiedziałem, wie pan, jak gdzieś tam ustawialiśmy się do zdjęć, prezydenci byli prezydenci, ktoś tam przepycha nas, jakieś pierwszego rzędu, ja mówię, nie, panowie, wy musicie wiedzieć jedno, że. Prezydent to jest reżyser, to jest główny aktor w filmie, a byli prezydenci to jest element scenografii, także trzeba, trzeba z pokorą przyjąć tą zmianę roli, ale scenografia też występuje w filmie. Jak pan wie, za scenografię też można dostać Oscara. Panie prezydencie, nie mogę jeszcze nie nawiązać do jednych pana słów. E, pogodę, żonę i premiera rozsądnie chwalić dopiero po zachodzie słońca. No, jeszcze mamy kilka godzin do zachodu słońca, ale jak pan ocenia pierwsze miesiące Tuska? Wie pan, dobrze, na no, taką solidną czwórkę, dlatego że no. Trzeba widzieć ten cały kontekst. Zaczęli pracę w bardzo trudnych warunkach. Zaczął choćby od tego, że prezydent Duda zabrał im trzy miesiące, bo, bo ten rząd mógł być wcześniej sformowany. Muszą sprzątać po, po PiSie, co jest niezwykle skomplikowane, bo PiS prowadził wiele takich właśnie kruczków. Prawnych i zabezpieczeń prawnych, żeby te zmiany nie mogły być takie łatwe, co widać najlepiej po mediach publicznych. No przecież PiS w sposób świadomy zbudował instytucję niekonstytucyjną, czyli Radę Mediów Narodowych, tak? Bo zgodnie z konstytucją takim organem, który powinien decydować o kształcie mediów publicznych, powinna być Krajowa Radio, Rada Radiofonii i Telewizji, zapisana w konstytucji. Ale to wszystko było robione właśnie po to, żeby żeby zabezpieczyć się, po to, żeby ta nowa władza nie mogła mieć tylu instrumentów, ile miał PiS. Więc te zadania były trudne, wykonane z większym wdziękiem bądź z mniejszym, ale konieczne. Natomiast w tej chwili przechodzimy, no, rozpoczęły się rozliczenia, czego, jak rozumiem, domagała się ta baza wyborcza w koalicji demokratycznej. Ale to za chwilę będzie już się kończyć albo wyczerpywać i, i pora przejść do, no, do, do rządzenia, bo ten rząd powinien dobrze rządzić. A to też nie jest łatwe. Co prawda, mamy mniejszą inflację i to dobrze. Mamy w sumie nie najgorszy wzrost gospodarczy i to też dobrze. No ale zagrożenia są kolosalne. Wojna trwa, nakłady na bezpieczeństwo muszą być zwiększone. Czekają nas wybory amerykańskie, które mogą doprowadzić do ogromnych turbulencji. Jeżeli Trump wygra, i, i możemy się znaleźć w bardzo, że tak powiem, niekorzystnej sytuacji, gdyby Trump zdecydował się zrezygnować z pomocy dla Ukrainy. Więc y, dobrze, że Tusk jest człowiekiem bardzo doświadczonym. Y, jako premier, jako szef Rady Europejskiej, w, nie, Sikorski jest też doświadczony. Ten rząd jest trochę za duży moim zdaniem. Ten rząd jest za bardzo upartyjniony, potrzeba tam większej liczby fachowców. Za pierwsze miesiące czwórka, ale żeby mieć piątkę albo celujący, to jeszcze muszą dużo popracować. Panie prezydencie, na sam koniec stały punkt programu. Kwestionariusz piwota. 10 pytań. No masz masz znowu, ale już teraz taki nie, czy inaczej? Nie, teraz inaczej. E, będą zadawane na ty, więc przepraszam. Proszę. Jakie jest twoje ulubione słowo? Dziękuję. Jakiego słowa nie lubisz? Yy, musisz. Co cię nakręca? Yy, pozytywne emocje. Co cię zniechęca? Yy, taka, taka głupia obstrukcja, czyli głupia niechęć, czy, czy lenistwo. Lenistwo. Yy? Ulubione przekleństwo. Yy. Ja nie Ja w ogóle staram się nie, nie używać za dużo przekleństw. Chyba, że, że trzeba, ale ulubione. No, widzi pan. Och <grystanie> ty. <grystanie> Jaki lubisz dźwięk? Nie w jakich kategoriach? W każdym. Ja, ja lubię dobry, taki smooth jazz, znaczy, jeśli chodzi o muzykę, ale to jest dla mnie ten taki bardzo spokojnie. lubię dźwięków zbyt agresywnych. No to wyprzedził mo pan moje pytanie: jakiego dźwięku nie znosisz? No, najgorsze to jest y, nóż po szkle. Y, takie, no bardzo, bardzo bym powiedział agresywne. Nie lubię. Jaki inny zawód mógłbyś wykonywać oprócz obecnego? Właściwie każdy. Jakiego zawodu nigdy nie chciałbyś wykonywać? Jakiego bym nie chciał wykonywać? Przecież masaża, czy kiedyś się mówi o rzeźnika. Ostatnie pytanie. Jeżeli niebo istnieje, co chciałbyś usłyszeć po przekroczeniu jego bram? Szczekanie moich psów, które też. Prezydent Kwaśniewski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast bez żadnego trybu. Tworzony przez redakcję Fakt i Onet Audio.